Na skutek interpelacji Hanny Gil Piątek, naszej szefowej koła poselskiego, dowiedzieliśmy się, bo to przeszło przez wszystkie ministerstwa, ile polski rząd wydaje na reklamę u Rydzyka, wspierając fundację Lux Veritatis związaną z Ojcem Tadeuszem. I okazało się, że w ciągu ostatnich sześciu lat same ministerstwa, same resorty. Wydały na ten cel 6 milionów złotych. Rekordzisto jest tu chyba Ministerstwo Zdrowia. Ta kasa do ryzyka płynie też oczywiście tysiącem innych kanałów, z różnego typu funduszy, agencji rządowych, z różnego typu konkursów, projektów. Dlatego tak ważne jest to, o czym mówiliśmy w naszym programie rozdziału Kościoła od Państwa, czy uporządkowania relacji Państwo-Kościół, żeby wreszcie te rzeczy raz a dobrze wyjaśnić, prześwietlić i żebyśmy wszyscy mogli mieć świadomość tego, jak, jak te pieniądze po prostu do. Do tej propagandowej tuby rządu, którą są media Tadeusza Rydzyka, przeciekają.